miało żadnego znaczenia, dopóki nie odrobimy tej lekcji. Budowanie jakiegokolwiek domu, jeśli nie wykopie się najpierw dziury na fundament, nie będzie miało sensu. Najpierw trzeba założyć fundament. Ten rodzaj życia modlitewnego, gdzie jesteśmy przepełnieni Bożym Słowem, gdzie jesteśmy przepełnieni modlitwą, gdzie jesteśmy rozkochani w Bogu i przebywamy w Jego obecności i zaczynamy słyszeć Jego głos, jest początkiem realnego życia z Bogiem. W innym przypadku możemy mieć bardzo dużo dobrze brzmiących, słusznych, dopracowanych doktryn. Tylko problem będzie polegał na tym, że doktryna nie da nam życia. Jest potrzebna, jest dobra, jest częścią całości, ale w oderwaniu od życia okazuje się być czymś jak mapa, która powinna mieć swoje zastosowanie tylko w tym miejscu, do którego się wybieramy. Jeśli ktoś jest kolekcjonerem map, to może trzymać mapy na swojej półce i cieszyć się, że je ma. Ale prawda związana z życiem chrześcijańskim jest taka, że Bóg udziela nam instrukcji dotyczących praktycznego działania. Jest różnica między posiadaniem mapy, a byciem w miejscu, które mapa opisuje. Wielu chrześcijan zadowoliło się posiadaniem mapy. Wiemy coś, ale co z tego, że to wiemy? Gdzie jest przejście do takiego właściwego działania? Więc mamy tą zasadę. Najpierw musimy odkryć i wprowadzić w swoje życie te słowa, które są tu zapisane. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. Prowadzenie przez Ducha Świętego jest zagwarantowane dla każdego dziecka. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, masz prawo. To jest twoje podstawowe wyposażenie. Wielu ludzi, zwracając się w kierunku Biblii, traktuje często rzeczy, które są najbardziej oczywistymi oczywistościami w życiu wierzących ludzi, jak coś, co trzeba by było osiągnąć za niewyobrażalną cenę. Czy ktoś, kto idzie do wojska, musi się zastanawiać z wielkim napięciem, czy on zasługuje na mundur i czy mu ten mundur dadzą? A czy kiedy otrzyma mundur, to czy w ogóle będzie mógł brać udział w ćwiczeniach? Gdyby ktoś, idąc do wojska, miał takie pytania, to by świadczyło o tym, że kompletnie nie rozumie, czym jest armia, do której został powołany. Mundur ci się należy. Bez względu na to, jak jesteś głupi czy mądry, bez względu na to, czy jesteś łysy czy owłosiony, bez względu na to, kim jesteś, jeśli jesteś powołany do armii, dostaniesz mundur, będziesz brać udział w ćwiczeniach, dostaniesz broń. No, chyba że jesteś wierzący i jesteś powołany do wojska armii białoruskiej. Oni chcą upokarzać wierzących ludzi i wtedy dla wierzących zamiast broni dają kije od szczotek. Naprawdę takie rzeczy się dzieją, słyszałem to od, niedawno od ludzi z Białorusi. No ale wracając do tematu. Bóg powołuje nas i zapewnia nam pewną rzeczywistość. Możemy w nią wejść w sposób odważny i zdecydowany, lub możemy ją ignorować i cały czas zadawać pytanie, czy to jest dla nas. Na pewno słyszeliśmy nieraz tą historię o człowieku, który wykupił bilet na statek i zabrał ze sobą dużą ilość sera, którą jadł tam na tym statku przez cały podróż. A kiedy schodził ze statku, kapitan zapytał go, dlaczego nigdy nie widział go na stołówce. Ten człowiek powiedział, wiesz, no kupiłem najtańszy możliwy bilet, więc zabrałem dla siebie prowiant na całą podróż i jadłem przez cały czas w swojej kajucie. Na co kapitan powiedział, słuchaj, ale wszystkie bilety zawierają w sobie wszystkie posiłki. Mogłeś przez cały czas z tego korzystać. Ale ów człowiek tego nie wiedział. Żył poniżej tego, co wykupił, poniżej tego, co zostało mu zagwarantowane. I bardzo często my, wierzący ludzie, wyobrażamy sobie, jak niezwykle skomplikowaną rzeczą będzie otrzymać coś, co Bóg nam zagwarantował. Coś, co nam obiecał. Jeśli Bóg chce,
abyśmy go słyszeli. Jeśli Bóg chce, abyśmy mu służyli. Jeśli Bóg chce, abyśmy głosili Ewangelię. Jeśli Bóg chce wspierać ją znakami i cudami, to to nie stanie się w wyniku naszych błagań, w wyniku naszych zabiegów. Musimy zadać pytanie dotyczące tego, co musimy zrobić, jak możemy to przyjąć, jak możemy się temu poddać, by to wszystko zaczęło w naszym życiu funkcjonować. I zwykle okazuje się, że bardzo proste posłuszeństwo skutkuje w tych kwestiach. Więc chciałbym, abyśmy spojrzeli jeszcze na kilka wersetów. W liście do Efezjan znajdziemy coś, co mnie szczególnie mocno porusza. W zasadzie teraz zrobię przegląd takich wersetów, które naprawdę poruszają mnie najintensywniej, jeśli chodzi o takie obietnice Boże dotyczące tego tematu. W trzecim wersecie listu do Efezjan w pierwszym rozdziale jest napisane: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To jest niesamowite. Czy to jest poezja i fantazja apostoła Pawła, czy to jest prawda Boża, którą powinniśmy zacząć żyć? Kiedy byłem małym dzieckiem, mieszkałem na wsi. W zasadzie całe życie byłem wieśniakiem, ale mieszkałem na wsi innym niż teraz. I mieliśmy gęsi. Gęsi to bardzo ciekawe stworzenia. Ganiały za mną. Kiedy ganiały za mną, wtedy ja uciekałem. Nim szybciej uciekałem, tym szybciej gęsi mnie goniły. Aż któregoś dnia zagoniły mnie pod ścianę, z której już nie mogłem uciec, więc jedyny manewr, który mogłem zrobić, to w ich kierunku. Więc kiedy odeszłem od ściany w ich stronę, one zaczęły uciekać. Odkryłem coś. Wtedy jako dziecko zrozumiałem, że role mogą się odwrócić, że przez cały czas to ja mogłem gonić gęsi, a nie one mnie, ale nie wiedziałem o tym, więc z tego nie korzystałem. Wierzący ludzie bardzo często, kiedy widzą opór w swoim życiu, rozpoznają to jako sposób Bożego mówienia do nich przez okoliczności. To nie jest mądre. Okoliczności to nie zawsze. W zasadzie okoliczności to bardzo rzadko Boży język do nas. Okoliczności to często problemy, które powinniśmy zwyciężyć w imieniu Jezusa. Pewna kobieta zadzwoniła z prośbą, czy mógłbym się z nią spotkać. Znalazła się na nabożeństwie, na którym głosiłem w Warszawie, i kiedy rozmawialiśmy, przepraszam, po tym nabożeństwie powiedziała taką rzecz. Wiesz, zaczęłam mieć paraliże ręki, nogi w nocy. Wiedziałam, że dzieje się coś złego. Zaczęłam mieć bezsenność, straciłam całkowicie apetyt. Miałam zaburzenia świadomości. Często, kiedy siadałam przed komputerem, to czułam się tak, jakbym co chwila się przed nim budziła i zastanawiała się, co ja tak właściwie tutaj robię. Straciłam bardzo dużo na wadze, okropnie się czuję. Ona wtedy miała po 50 i ważyła 30 parę kilogramów. Naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Ktoś mógłby, patrząc na nią, dojść do wniosku, że wręcz jest bliska śmierci. Dostała skierowanie na neurologię. Musiała czekać parę tygodni, żeby dostać się do szpitala, dlatego że takie było obłożenie tam, gdzie miała zostać zdiagnozowana. Nikt nie wiedział jej, jak pomóc. Siedząc więc z nią, zacząłem z nią rozmawiać i usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi. I Bóg mi powiedział: ona wierzy, że ja jej to robię. Zrozumiałem, na czym polega problem. Powiedziałam: czy myślisz, że Bóg próbuje cię przed czymś zatrzymać tymi chorobami? No tak, tak, bo wiesz, ile razy ja się w coś próbuję zaangażować, to zaraz przychodzi kolejny objaw, kolejna choroba. Więc ja myślę, że ja po prostu przyjmuję pokornie. Wszystko, cokolwiek Bóg mi da, to ja to przyjmuję. Ja mówię: ale czy ty tak potraktowałabyś swoje dziecko? Dałabyś coś takiego swojemu dziecku? No nie. Jesteś lepsza od Boga. Niech Bóg ci to daje. Diabeł cię atakuje.
A ty myślisz, że to jest pokorne, kiedy mówisz, że poddajesz się Bożej woli. To nie jest pokorne, to jest bluźnierstwo. Ty działanie diabła w swoim życiu nazywasz Bożą wolą. Zrozumiałe. Zdecydowaliśmy, że będziemy razem się modlić. Kiedy zrozumiała, w czym tkwi problem, razem się modliliśmy i razem to powiedzieliśmy. Ona przeprosiła Boga za swoje myśli, jakie miała na jego temat. Powiedziała diabłu, że musi wynosić się z jej życia. I podziękowała Bogu za to, że jest dobrym, kochającym, troszczącym się o nią Bogiem. Popadła w jakiś stan zachwycenia po tej modlitwie i trudno było się z nią dogadać. Ale zadzwoniła po kilku dniach. Powiedziała, że wszystko się zmieniło. Powiedziała, od razu wszystkie problemy ustąpiły. Wrócił mi apetyt, śpię normalnie. Zaczęłam przybierać na wadze w ciągu tych kilku dni. Moja skóra zmieniła kolor. Czuję się dobrze. Czuję się lepiej niż przed tą chorobą. Ale stało się coś jeszcze. Mówi, jestem tak zachwycona i tak rozkochana w Bogu, że czuję się, jakbym chodziła 10 cm nad ziemią. Myślałam, że puści mnie to po kilku godzinach, albo po dniu, czy dwóch, ale to cały czas mnie trzyma. Została wyzwolona. Jej dusza była skrępowana głupimi myślami, które diabeł wtłoczył w nią, chcąc, by ona myślała, że jej obowiązkiem jest pokorne przyjęcie na siebie w imię Bożej woli tego, co diabeł próbował jej zrobić. Kiedy stanęła w prawdzie, to zostało od razu usunięte. Kiedy możemy rozpoznać, co pochodzi od diabła, co pochodzi od Boga? Kłamstwie. Co możemy, jak możemy odkryć na przykład taką rzecz? Bo wiecie, nie wiem, czy zauważyliście, ale w Biblii nie jest napisane, czy mam lecieć do Stanów. Nie ma tego napisanego. Ale ja muszę podjąć decyzję, prawda? W zeszłym roku, na wiosnę, dostałem zaproszenie. Moja praca polega na tym, że jeżdżę po wielu różnych miejscach i zajmuję się tym, co jest do zrobienia. Ja przez 12 lat pracowałem jako profilaktyk uzależnień. Prowadziłem ogromną ilość konferencji, szkoleń, działań profilaktycznych w szkołach. Moja praca polega na wyjeżdżaniu w różne miejsca. Umawiam się i się wywiązuję. Tutaj może nie jest to najlepsze miejsce, by o tym mówić. Względem Was wywiązałem się dopiero przy którymś zaproszeniu. Przepraszam za to, że wcześniej zawiodłem. Ale bardzo rzadko mi się to zdarza, że się umawiam i się nie wywiązuję. Staram się panować nad kalendarzem. Więc kiedy dostałem propozycję na wiosnę, żeby na jesień polecieć do Stanów, musiałem podjąć decyzję. I zawsze decyzje, które podejmuję, szczególnie jakieś poważniejsze, czy wiążące się z dłuższym czasem, realizuję. Podjąłem więc decyzję, zgodziłem się. Powiedziałem, ok, w porządku. Zaplanowano tam całą serię spotkań w Nowym Jorku, w Jersey i w Chicago. Ci ludzie naprawdę wykonali dużo pracy, aby skontaktować się ze wszystkimi organizacjami polonijnymi, kościołami, różnymi innymi instytucjami, po to, by zapewnić, by ten czas został maksymalnie wykorzystany. Przystąpiłem więc do procedury wizowej i w trakcie usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi, nie jedź. Powiem tak szczerze, że trochę mi zależało na tym wyjeździe, więc pomyślałem sobie, może to nie Bóg, zajmę się tym parę dni później. Więc odłożyłem całą tą sprawę. Po tygodniu może znowu wróciłem, znowu przystąpiłem do procedury wizowej i znowu usłyszałem, nie jedź. Jeszcze po całym kraju, bywam za granicą w różnych miejscach, raczej wcześniej się takie rzeczy nie zdarzały. Myślę sobie, okej, dobrze, nie pojadę. Skontaktowałem się z organizatorami i naprawdę było mi bardzo głupio, bo wiedziałem, jak trudno jest zorganizować przedsięwzięcie w kilku miastach, ile musieli posiedzieć na telefonie,
A ja dzwonię i za bardzo nie mam co powiedzieć. Dlaczego mam, dlaczego nie chcę jechać? Co mam im powiedzieć? Nie mam takiego przekonania. Koniec końców poinformowałem ich, że nie będzie mnie. Okazało się w tym czasie, że moja sekretarka, ona była w ciąży. I poza tym, że jest moją sekretarką, bardzo się przyjaźnimy. Jest to jedna z osób, które najbardziej lubię ze wszystkich, jakie znam. Bóg nie ma ulubieńców, ja mam. Nie jestem jeszcze taki doskonały jak on. Bardzo ją lubię. I ona była w ciąży i okazało się, że jej dziecko jest tak zdeformowane, że nie ma szansy na przeżycie. I termin wypadał na ten okres, kiedy ja byłem w Stanach. Więc byłem wdzięczny Bogu, że mogę zostać i mogę być razem z nimi. Byłem razem z nimi w szpitalu. Byliśmy razem, dziecko żyło 7 godzin. Trzeba było też otoczyć ich opieką, poprowadzić pogrzeb, zająć się tymi wszystkimi rzeczami. Byłem potrzebny, zostałem i byłem wdzięczny Bogu, że powiedział mi, żebym nie jechał. Kilka tygodni później, po całym wydarzeniu, znowu rozmawiałem z ludźmi ze Stanów, tymi, którzy mnie zaprosili. I Marek powiedział: Karze, wyobrażasz sobie, jakie to dla nas świadectwo, że ty nie przyjechałeś. Ja mówię, a na czym to polega? Nie słyszałeś? W tym czasie, kiedy miałeś tu być, był tutaj ten huragan. Kojarzycie to z zeszłego roku? To właśnie w tym czasie najbardziej ucierpiało Jersey, w którym miałem być najdłużej. Nowy Jork i Chicago były sparaliżowane. Żadne z tych spotkań by się nie odbyło. Gdybym poleciał wbrew Bożemu głosowi, siedziałbym pośród spustoszonych miast i zastanawiał się nad tym, jak mogłem nie posłuchać Boga i zostawić Kamilkę w takiej sytuacji. W Biblii nie jest napisane, czy mam w październiku 2012 lecieć do Stanów. Ale Duch Święty wie, co się wydarzy. Potrzebujemy Go szukać. Potrzebujemy Go znajdywać. Potrzebujemy Go słuchać. I kiedy to się stanie, życie każdego z nas może stać się tym, co obiecywał Jezus. Studnią, z której będziemy mogli czerpać ku życiu wiecznemu. Rzekami wody żywej. Będziemy mogli być błogosławieństwem dla innych. Będziemy mogli doświadczać Bożego działania dla nas. Jesteśmy powołani, by być ludźmi znaku. Jesteśmy powołani, by nieść ludziom namacalną obecność Boga. By odciskać w ich życiu ślad Bożej obecności poprzez to, co Bóg robi w nas, przez nas i dla nich. W naszej wspólnocie pojawił się pewien człowiek jakiś czas temu. Myślę, że nawrócił się w ostatnim momencie. Miał wtedy 91 lat. Znałem go znacznie wcześniej. Przyprowadziłem do Boga jego wnuczki, przyprowadziłem do Boga jego córkę, jakiś czas temu kolejnego jego syna. Przyprowadziłem do Boga znaczącą część jego rodziny. Przyprowadziłem do Boga również jego żonę, którą kilka lat temu pochowaliśmy. I mimo, że znałem go przez 15 lat, to tak naprawdę nie za bardzo kojarzyłem jego twarz. Dlatego, że za każdym razem, jak mnie widział, odwracał się tyłem i wychodził. Także znałem go wiele lat, ale nie bardzo nawet widziałem, jak wygląda. I dopiero na pogrzebie jego żony, która była naszą siostrą w kościele, mogłem usiąść naprzeciwko niego i dobrze mu się przyjrzeć. Iza, o której wcześniej wspomniałem, współautorka Bóg ciągle uzdrawia, ona jest jego wnuczką i kiedy była u niego na 91 urodzinach, podarowała mu tą książkę, myśląc, że może ją przeczyta. Liczni członkowie jego rodziny ewangelizowali go przez 15 lat. Nic się nie wydarzyło. Ale wtedy dziadek miał bardzo poważne problemy z demencją, bardzo poważne problemy z mówieniem i chodzeniem. Stał się tak
prężny, że nie był w stanie chodzić. Po prostu przesuwał stopy po podłodze. I na tym polegało jego chodzenie. I zadał mu tą książkę. Dziadek przyjechał. Wyciągnął tą książkę, rzucił na stół. Powiedział, przeczytałem. Ona pyta, i co? No jak to co? I zaczął maszerować krokiem defiladowym po jej pokoju. Mówi, i to? Bóg go uzdrowił. Zaczęły się zmiany. Nawrócił się bardzo głęboko. Nawrócił się naprawdę. To było niesamowite. Ale w tym momencie demencja mózgu postępuje. Jest w dużo gorszym stanie, jeśli chodzi o funkcjonowanie intelektualne. Ale wszyscy jesteśmy straszliwie wdzięczni Bogu, że zdążył się nawrócić jeszcze w tym momencie, kiedy jego umysł był w stanie to ogarnąć. Obsesyjnie czyta Biblię. Trudno jest mu się od Biblii oderwać. Cały dzień od rana do nocy czyta Biblię. To jest niesamowite. Rozmowa z nim nie klei się, bo jest na poziomie zdezorientowanego małego dziecka. Ale kiedy nawrócił się, powiedział taką rzecz, że żałuje, że dopiero teraz przyszedł do Boga. Jednak stało się coś. I Bóg jest w stanie przebijać się przez ściany, Bóg jest w stanie przebijać się przez problemy, które dla nas mogą wydawać się niewykonalne do tego, by coś z tymi historiami zrobić. Potrzebujemy szukać Boga, potrzebujemy Go słyszeć. Kolejny werset, jaki chciałbym przeczytać. List do Kolosa. 12 werset 1 rozdziału. Dziękuję Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętym w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Na czym chciałbym się skupić w tym wersecie? Błogosławiony Ojciec, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętym w światłości. O czym tu jest mowa? Bóg poprzez akt nowego narodzenia uczynił nas wewnętrznie potencjalnie zdolnymi do tego, abyśmy uczestniczyli we wszystkim tym, czym jest Boże Królestwo i w jaki sposób Boże Królestwo chce się objawić na ziemi. Mam palce, które jeśli bym o to zadbał, umiałyby grać na tym tutaj parapecie z klawiszami. Mam palce, które potencjalnie posiadają w sobie zdolność, aby zagrać jakąś muzykę. Jednak nigdy się tego nie uczyłem i tego nie zrobię. Ale mam potencjalną możliwość. Każdy człowiek rodzi się z pewnymi możliwościami potencjalnymi, które może rozwinąć lub nie. Ale Biblia mówi tutaj, w tych słowach, że poprzez akt nowego narodzenia stajemy się osobami, które zostały uczynione zdolnymi do uczestnictwa w tym wszelkim duchowym błogosławieństwie niebios, o którym czytałem we wcześniejszym wersecie. Czy to nie jest pokrzepiające, że to jest prawda o nas? Bóg dał nam, zagwarantował nie tylko zbawienie, nie tylko dostęp do Ducha Świętego, ale dał nam wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. A my musimy dowiedzieć się, w jaki sposób może to zacząć praktycznie wyrażać się w naszym życiu. Bóg mówi nam w swoim słowie, że uczynił nas w naszym duchu, w naszym wnętrzu zdolnymi do uczestnictwa we wszelkim duchowym błogosławieństwie niebios poprzez to, że nasze wnętrze zostało przemienione. Kolejny werset, na jaki chciałbym zwrócić uwagę, jest to drugi list Piotra. I w drugim liście Piotra, w pierwszym wersecie, czytam takie słowa. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych... No właśnie, do kogo on pisał? Czy do nas też? Dobrze. Do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. To jest niesamowite. Twoja wiara ma wartość. Twoja wiara jest warta tyle, co wiara apostoła Piotra. Te słowa o tobie napisał ten Piotr, który wskrzeszał umarłych,
Ten Piotr, który chodząc po ulicach, widział, że gdy jego cień pada na chorych, są uzdrawiani. I ten Piotr, który chodził razem po wodzie z Jezusem, ten Piotr pisze do ciebie. Twoja wiara ma taką samą wartość jak moja. Musisz nauczyć się ją używać. Zostaliśmy ubłogosławieni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Zostaliśmy uczynieni przez Boga zdolnymi do korzystania i przejawiania z tego wszelkiego błogosławieństwa niebios. Biblia również mówi, że nasza wiara jest wystarczająco wartościowa, byśmy mogli naprawdę z tego korzystać. To są prawdy Bożego Słowa. Nie mówię niczego, czego nie moglibyśmy znaleźć w tych słowach. Zobaczmy na słowa z listu do Galacjan. Tutaj apostoł Paweł mówi coś takiego. Ósmy werset pierwszego rozdziału. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. To jest ciekawe. Apostoł Paweł, który mówił tak dużo na temat Bożej mocy, na temat Bożej miłości, na temat Bożego współdziałania, który mówił na temat daru Ducha Świętego, ten apostoł Paweł, przedstawiając swoją pełną wizję Ewangelii, tego, co powinno być naszym udziałem, ten apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś myśli, że może to zmienić, niech będzie przeklęty. Nie chcę tego zmieniać. Wiele wersetów z Pisma Świętego wydaje się, że przerasta moje wyobrażenie. Bo Jezus w końcu mówi o mnie i o tobie. Takie słowa, 14 rozdział Ewangelii Jana. Ten, który we mnie wierzy, także będzie dokonywał uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie. Nie mam poczucia, że czynię coś więcej niż to, co robił Jezus. Ale nie mam poczucia, że byłoby mądrym kwestionować prawdę stojącą za tym wersetem. Okej, jeśli tak Jezus mówił, ja w to wierzę. Jeśli to się jeszcze nie stało, to może się stanie. Dlaczego nie? Przecież to Jezus powiedział. Czy mam bardziej wierzyć swoim doświadczeniom i swoim okolicznościom, czy Bożemu Słowu? Jezus jest bardzo dziwny w tym, w co wierzy na nasz temat. On mówi, wystarczy, gdy uczeń będzie jak mistrz jego. On naprawdę myślał o nas bardzo dziwnie. Możemy zadać sobie pytanie, co jeszcze powinienem zrobić, jak bardzo powinienem się jeszcze rozwijać, a Jezus mówi, okej, chcesz znać odpowiedź? Dobrze. Dojdziesz do mojego poziomu, możesz powiedzieć, że to jest osiągnięcie celu. Jezus robi coś naprawdę zdumiewającego w tych słowach, kiedy mówi, naśladujcie mnie. Jeśli ktoś czytał, co Jezus robił, a później słyszy słowa Jezusa, który mówi, teraz rób to, co ja. To naprawdę jest zdumiewające. Nie mam poczucia, że osiągnąłem wszystko, cokolwiek mogłem osiągnąć. Wręcz przeciwnie, mam poczucie, że jestem bardzo daleko od tego, co powinno być moim udziałem. Ale postanowiłem, że zrobię krok wiary, że zrobię kolejny krok i kolejny krok, że będę starał się być wierny w tych rzeczach małych, które są w moim zasięgu. Jeśli wypełnię to, co do mnie należy, to, co mogę, wtedy przesunę się dalej. Kiedy zobaczyłem pierwsze uzdrowienia pod swoimi rękoma, pomyślałem sobie, no trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno. Ale przyszedł czas, żeby zacząć się rozwijać. Więc pojawiło się tego i więcej i w którymś momencie doszedłem do takiego wniosku, że albo zacznę to poważnie traktować, czytać, szkolić się w temacie, modlić, poznawać i poważnie traktować ten temat,
albo będzie to kolejna rzecz, po której będę prześlizgiwał się po powierzchni. To nie jest porządkowe. Bóg nie chce, abyśmy cokolwiek traktowali powierzchownie. I zaczął następować przełom. Kilka lat temu zostałem zaproszony wraz z Izą w związku z naszą książką, by poprowadzić spotkanie na majówce okręgowej naszego kościoła w Świętajnie na Mazurach. I był tam też obecny Gustaw Cieślar jako gość tego wydarzenia. Było sporo osób. I mówiliśmy na temat uzdrowienia, modliliśmy się o ludzi. Niektórzy ludzie zostali uzdrowieni, niektórzy ludzie nie zostali uzdrowieni. Często tak się dzieje. Chciałbym, by było to 100%, ale zwykle część ludzi jest uzdrowiona, część nie. Ale jedna ciekawa rzecz pozostała po tej konferencji. Grzesiek Gawryl, ówczesny okręgowy mazurski, on był wtedy żonaty już od 15 lat. Nie mieli dziecka. Modlili się, szukali rozwiązań medycznych. Nie zmieniło to tej sytuacji. Więc kiedy rozmawialiśmy, przepraszam, jakiś czas wcześniej powiedzieli nam, że pogodzili się z tym, że widać, Bóg prowadzi ich inną drogą. Ja jednak nie miałem takiego myślenia, że to Bóg ich prowadzi tą drogą. Koniec końców myślenie Beaty również się zmieniło, przepraszam, i na tej majówce przyszła do modlitwy prosić, abyśmy modlili się w sprawie dziecka. Mają już dziecko. Przez 15 lat zadawali pytania i tworzyli sobie poglądy i odpowiedzi. Ale przyszedł moment Bożego działania. I Bóg ich pobłogosławił. Może jesteśmy w błędzie, godząc się na różne braki w naszym życiu. I tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz nagle desperacko doszli do wniosku, nie, to ja się będę modlił, żeby się stało i to, i to, i tamto, ja się będę modlił o to. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Przybliż się do Boga, dawcy wszelkiego dobra. Wtedy zyskasz coś najpotężniejszego na świecie. Bliskość Boga. A twoje zewnętrzne życie również się poprawi. Tylko wtedy to będzie te wszystko inne, te odległe wszystko inne, które nam jest przydawane. Ale jeśli koncentrujemy się na naszych brakach i szukamy Boga z powodu naszych braków, to często jesteśmy tak samo w martwym punkcie, jakbyśmy w ogóle go nie szukali. Szukajmy Boga, by Go znaleźć, by do Niego się przybliżyć. A kiedy Go znajdziemy, znajdziemy również wszystko, co do Niego należy. Kiedy będziemy szukali Jego darów, nie znajdziemy ani Jego darów, ani Jego samego. Czy to Was zachęca? Czy potrzebowaliście to usłyszeć? No tak. Czy jest w tym coś, co może skłonić Was do podjęcia jakichś osobistych decyzji, osobistych poszukiwań? Czy moglibyście podjąć sami przed sobą takie zobowiązanie? Będę tego szukać i będę wspierać innych, którzy tego szukają. Jeśli chcesz tego szukać, nigdy nie pozwól sobie, by szukać tego w duchu rywalizacji. Kiedy szukasz, dziel się swoimi odkryciami. Kiedy szukasz, wspieraj innych. Kiedy ktoś dostaje więcej niż ty, bądź Bogu za to wdzięczny. Rzeczą niesamowitą jest, kiedy człowiek zaczyna szukać Boga, ale jeszcze potężniejszą rzeczą jest to, kiedy Kościół w jedności zaczyna szukać Go i okazuje w tym sobie miłość i wsparcie nawzajem. Myślę, że my powoli, jako wspólnota, dochodzimy do takiego punktu. Cieszymy się ze swoich wzajemnych odkryć i wspieramy się nawzajem. Mam nadzieję, że będziemy utwierdzać się w tym jeszcze bardziej. Sporo odkryliśmy, sporo doświadczyliśmy. Chcemy doświadczyć jeszcze więcej. Od tego roku, przepraszam, od lipca tego roku, praktycznie co tydzień mają miejsce jakieś uzdrowienia, uwolnienia i inne
konferencje w naszej wspólnocie. Kiedyś działo się tak, że coś nadprzyrodzonego działo się raz na kilka tygodni, raz na kilka miesięcy. Ale od lipca praktycznie co tydzień mają miejsce jakieś niezwykłe wydarzenia. I wiem, że to nie jest przypadek. To jest wynik tego, że kilka osób postanowiło wejść z sobą w przymierze, zjednoczyć się, by szukać Boga. On jest tego wart. On jest tego wart, by Go szukać osobiście, ale jest również wart tego, by uczcić Go w taki sposób, jaki On kocha. On jest zachwycony tym, kiedy Jego dzieci szukają również jedności w poszukiwaniu Jego. Wiele kościołów dzieli się z tego powodu, że ktoś znajduje coś więcej niż druga osoba. Jeśli znajdujesz coś więcej, to wartość tego okazuje się poprzez to, w jaki sposób dzielisz się tym z innymi, a nie w jaki sposób robisz z tego problem. No, myślę, że to już w dygresję, która zupełnie odbiega od tematu, więc przerwę to, zanim zacznę Was prosić o miłosierdzie na wypadek ewentualnego następnego kamienowania. Więc ufam, że słowa, które przekazałem, dadzą nam taki zapał do tego, żeby przekuć je w działanie. Proszę, zadajcie sobie to pytanie. Co mogę zmienić? Co mogę zmienić? W jaki sposób mogę zacząć szukać Boga od dzisiaj? Co mogę zmienić już dzisiaj w swoim poszukiwaniu Boga, żeby za miesiąc, dwa, trzy móc powiedzieć: zrobiłem krok do przodu. Mam coś, czego nie miałem do tej pory. Czy to jest możliwe? Wiecie, dlaczego Wam się udało? Dlatego, że Bóg jest po Waszej stronie. Dzięki. Na tym zakończę.